Słuchajcie, ludzie, jest problem. Wszyscy fryzjerzy są zamknięci. No i bardzo dobrze, bo nie ma żartów z tą koroną. No i na mojej głowie, kurde, wyrosło już tyle. Nie wiem, tutaj dżunglę jakąś. Nawet się boję, że niedługo odezwie się do mnie Greenpeace, zwiną mnie i zawiozą gdzieś do Tajlandii, bo uznają mnie za małpę chodzącą. Naprawdę, coraz więcej mam włosów. Przychodzę do Sylwii, to Sylwia myśli, że jakąś czapkę mam na sobie, więc ja po prostu muszę to zgolić. No ja powiedziałem Sylwii, słuchaj, no skoro musimy to zgolić, no to zróbmy to raz a porządnie. Golenie na łyso. No i ja mówię Sylwii, Sylwia, no to dawaj na łyso mnie, a Sylwia mówi, no nie za bardzo, nie za bardzo. Nie zgodziła się skubaniutka. Szukam teraz jakichś takich pomysłów, jak przekonać Sylwię, żeby Sylwia się zgodziła mnie na łyso obciąć. Nie wiem, pokazuję jej zdjęcie Gimpera, mówię, popatrz jak wyglądał przed, jak wygląda teraz. Jakby teraz ciastko. Pokazuję jej zdjęcie łysego z br... Tego nie pokazałem, bo sporo się z nim różni, nie tylko jeśli chodzi o długość włosów. Nieważne. No i sobie myślę, jak ją przekonać? No i oczywiście pierwsze co przyszło mi, wejdź w Google. Jak przekonać dziewczynę do siebie? Co? Naprawdę ktoś googlował, jak przekonać dziewczynę do siebie? Jak przekonać dziewczynę do czegoś? Jak przekonać dziewczynę do pierwszego razu? O kurczę, dobra, jak przekonać dziewczynę do ogolenia na łyso? Enter. Na pewno ktoś się kiedyś z tym zmagał. Zobaczymy. Tuż po ślubie ogoliła głowę na łyso. Co? Co jest, kurde, co jest? Wszedłem na inną stronę internetu chyba jakąś. 9 powodów, dla których powinieneś ogolić się na łyso. Pierwszy, zyskasz wygląd niegrzecznego chłopca. Nie wiem, czy Sylwia lubi niegrzecznych chłopców. Zaoszczędzisz trochę czasu. O, to jest ważne. Twoja głowa zacznie widowiskowo parować. Przepraszam bardzo, to jest powód, dlaczego obciąć się na łyso? Może nie powiem o tym Sylwii. Oszczędzisz trochę pieniędzy. Możesz przestać martwić się wymyślnymi szamponami, odżywkami i regularnymi wizytami u fryzjera. Uuu, Robercik. Jeżeli do łysiny wyhodujesz brodę, ominmy ten podpunkt. Czuję, że to obraza. Być może też dlatego, że ostatnio na mojej grupie Gwiazdki Jaśka Kasper ostatnio wstawił taki post. Moi znajomi z brodą kwarantannową. Ja i moja kwarantannowa broda. Śmieszne! 8. Zacznij sprawiać wrażenie bardziej inteligentnego. Jakby... Ja przepraszam bardzo. Ale czy da się bardziej sprawiać wrażenie inteligentnego niż teraz sprawiam? Weźmy tę listę, idziemy Sylwię namówić. Sylwia, mam do ciebie kilka pytań. Czy lubisz niegrzecznych chłopców? Tak. Czy lubisz zaoszczędzać czas, żebyśmy na przykład mieli go więcej dla siebie? Tak, ale ty tego nie lubisz. Czy lubisz oszczędzać pieniądze? Nie. Czy lubisz, gdy głowy parują? Nie. Czy lubisz, gdy moja muskulatura staje się bardziej widoczna? Mhm. Dobrze. Bo dawno nie widziałam. O. Żartuję. Bardzo lubię. To jest 9 powodów, dla których warto ogolić głowę na łyso. Nie. Tak, ale wszystkie punkty się zgadzają. Ty wszystko tego chcesz. Pierwsze się mnie zapytaj, czy w ogóle podoba mi się to, żebyś miał głowę łysą. A jak widzisz pazdana, to mu plujesz w takim razie w twarz? Nie pluję, ale ja z nim nie żyję i nie patrzę na niego na co dzień. Dobra, może jeszcze cię kiedyś przekonam. Mówiłem wam, że się nie zgodzi? Mówiłem. Ale z tego wszystkiego już zgodniałem. Mimo wszystko zamówmy maszynkę do włosów, by się obciąć. Sylwia będzie mnie goliła. Jak będzie tak, wiecie, tak leciutko goliła, to ja wtedy to podniosę głowę i psz, jak mi zrobi taką kreskę tutaj, że nie będę miał w którymś miejscu włosów, no to wtedy będzie musiała na łyso. Zamówmy maszynkę. Zamawianiem maszynki jest ogólnie taki sam problem jak z zamawianiem kebabów. Jest ich naprawdę dużo i nie wiesz od którego zacząć. Po prostu piszę maszynka do strzyżenia. O! Produkty nierekomendowane, bo tam często są te, które potrafią zapłacić serwisowi, żeby promowano. O, tu mamy jakąś. No, rok gwarancji brzmi fajnie. Ten pan też wygląda na zadowolonego ze zdjęcia. I wygląda to tak.
Można też tak golić i tak, ale jest tylko chyba jeden ten teges, który można prawdopodobnie regulować. Bo tutaj masz dwa ten tegesy. 1100, ale to taka Panasonica akumulatorowa, patrzcie, kurde. To jak go golisz, to nawet i można siebie, a potem wychodzisz, jedziesz na wieś i sobie golisz barana, nie? Chyba, że twój facet to baran, to wtedy też możesz i faceta ogolić. O, to już szanuję za to pokrętło. Nie wiem co to robi, ale wygląda mega profesjonalnie. Mozer. Ty, Mozer to brzmi jak firma, która produkuje naprawdę dobre rzeczy. A ile rzeczy w zestawie? Niemiecka marka dla profesjonalistów. Napiszę do Roberta. Robcio, znasz taką firmę jak Mozer? Tak. Kurde, Robcio, to tyle, tylko tak mi napisałeś, to mi nic nie mówi, gościu. No to świetnie. Świetna rozmowa, Robcio, jesteśmy hitami. Okej, okay, napisałem Robciowi już, co i jak. Napisałem mu, że nagrywam odcinek, że Sylwia mnie będzie cięła i spytałem, jaką maszynkę poleca. O matko, ciężko mi powiedzieć, wiesz, na jedno cięcie myślę, że będzie okej. Okay. Mówi o tej maszynie za 200. No dobra, dobra. To jeszcze go spytam o jakieś porady, protipy. Napisał ciężko, kurczę, ha 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 ha. Już nas wyśmiał, no pięknie. Jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić sobie, jak ona to robi. Na pewno musi pamiętać, że lepiej najpierw dłuższy zostawiać, później powoli coraz krócej. Czyli nie na chama od razu szybko, na krótko, lecz tak powolutku. Dzięki Robcio, dzięki. Polecam tego fryzjera zresztą, w opisie jest link do niego. No i cyk. Kupione. Ostatecznie wyszło, że nie kupiłem ani tej za 500, ani ten za 200, tylko kupiłem za 100, po prostu maszynkę. Bo uznałem, że i tak raz się będę pewnie ciął. Okazało się też, że mogę zamówić paczkę do impostu, więc się bardzo ucieszyłem. Zamówiłem sobie do paczkomatu, żeby to wszystko bezpiecznie odebrać, zatem czekamy. Jest już... Kurde, wreszcie będę wyglądał jak człowiek, a nie jak przychlast. Chyba, że Sylwia mnie źle ogoli. Nie będzie chyba źle. Będzie dobrze. Wierzę w to. O tak, słuchajcie, muszę ochrzanić MediaMarkt, bo wszystko tam się psuło. Okazało się, że chyba nie opłaciłem zamówienia albo coś, albo opłaciłem i tam coś się porąbało. No i czekałem tydzień na maszynkę, no i niestety nie przyszła. Musiałem zamówić z innej strony i przyszła po 2 dniach. Dlatego szacun i otwieramy. Długo wyczekiwany unboxing. Jazda. Żeby nie uszkodził niczego, bo będę czekał znowu 2 dni na dostarczenie. Cyk. Proszę bardzo, o. O, ja tu widzę, że to jest nie tylko do włosów, ale także i do brody, do uszu i nosa, także do włosów. Będę wyglądał tak jak ten pan, a nawet i lepiej. 6 w 1. Niestety, ale jak są rzeczy 6 w 1, to nigdy dobrze nie działają. Dali miliard tego, nie? Miliard końcówek, tak to wygląda, jest mega lekkie, nie wygląda stabilnie, co mnie trochę martwi, bo boję się, że w takim razie nie będzie dobre, ale tu można sobie decydować o długości, a to jest to, co do nosa się wsadza. Co? Tylko ty się nie gul. Sam nie będę, spokojnie przecież. Ładuje się, niech się ładuje. Zaraz zobaczymy, już? Nie, dobra, zostawmy na 30 minut. Narzędzie zbrodni prawdopodobnie, a może i nie. Może i będzie czymś pięknym przełomem w moim życiu. Sylwia, jesteś gotowa? Czemu wziąłeś ręcznik? No bo żeby tu spadały te włosy chyba. Dam ci inne, no przecież nie możesz wziąć ręcznika, który ma tyle wypustek. On musi być płaski, mu się podczepia. A ty co tam? Co siedzisz na telefonie? Koniec. Koniec grania w gierki na telefonie. Tu masz swoją zabawkę. Dawaj, pani fryzjer. Ty, ale na łyso to byłby kawał cwaniaka. Jak od razu jak galeria albo jak supermarket. Jestem teraz ninja, ninja samuraj, a za chwilę przeobrażę się w piękność. Tak jak w bajkach żaba się przeobraża w pięknego księcia za pomocą pocałunku, tak ja się przeobrażę w pięknego przystojniaka za pomocą tego czegoś. Trochę się boję. Ja bardziej, bo nie wiem, ta największa na ile obcina. Najwyżej na łyso obetniemy, spokojnie. Ale i tak gorzej niż teraz to nie będzie, uwierz mi. No. Jezus, ona jest taka głośno stresująca. Dawaj, oraj to pole. Jak to zrobić? Wykarczuj te lasy. Wykarczuj. Nie, to jak tak się zabierasz, to ja się boję, to ja chyba sam to lepiej zrobię.
takim tempie, to by miesiąc będziemy się zdążyć odrosnąć. No, całkiem zacnie. Tak? Odrosną się w niej. Ej, ale fajnie, spoko, już podłapałam. Robert będzie zadowolony. Tak? Ej, a jak cię Robert zatrudni jeszcze? Robert, nie ma szans, nie pozwolę. Czemu? No bo co, będziesz tam z 3 zbędą przychodzić inni faceci? Żebyś ich dotykała za ich włosy? O, pozdrawiam. Pozdrawiam screenshotujących. Jak to zrobiłeś? Robert ci to robi tak na maksa krótko, jak też tak będę musiała, tylko na razie figura musi. To już dobrze zrobimy. Wzięłam nożyczki na wszelki wypadek. Nie nożyczkami, nożem. Brzytwą. Sylwia do mnie przed chwilą mówi, będzie pan w miarę zadowolony. Jakby tak wam fryzjer powiedział, to byście się chyba przestraszyli. No szczęście nie jestem fryzjerem. Całe szczęście. Dużo chciałam. Jeszcze Sylwii nie mówiłem, ale to jest takie wyzwanie, że teraz Sylwia mnie tnie, a potem ja Sylwia. Dobra? Nie. Nie zgodzę się nigdy. Mhm. Już coraz mniej włosów. Z tyłu to Sylwia mówi, że już w ogóle jest malutko. Powiem ci, że czuję różnicę, nie? Wtedy mi nachodziło. No będzie ci lżej. No i jestem obcięty. Kochani, tak to wygląda. Obcięliśmy tylko boki. Bo się trochę raz, że bałem, to dwa, nie mamy jakichś żadnych nożyczek, żadnego grzybienia profesjonalnego. No, jeśli mam być szczery... Ale ładnie to wygląda, ładnie. Już nie mam, kurde, takich włosów jak wcześniej. Mega, mi się podoba, bo już czuję lżej o wiele bardziej. Jakby wiadomo, grzywa jest, ale grzywa to też mega uwielbiam i wolę jej nie tykać, bo można coś łatwo zepsuć. I teraz patrzcie, tak to wygląda. Luksus, klasa, bogactwo. Idę się teraz umyć, zaraz sobie nałożę jakąś pastę i tak dalej i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i cyk, tak to wygląda, tak jestem ostrzyżony. Dajcie znać, jak wam się spodobało. Czy wolelibyście, żebym się obciął na łyso? Teraz możecie gdzieś tutaj zagłosować w ankiecie. Jestem ciekaw waszego zdania. No i trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Servus!